Dzień dobry, Klaudia Kamieniarz, zapraszam na trzecią połowę. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do Londynu, gdzie po zakończonym sezonie Plus Ligi odpoczywa zawodnik skrybełchatów Karol Kłos. Siatkarzowi nie brakuje dziecięcej fantazji. Odwiedził słynne sklepy z klockami Lego i cukierkami M&M's. Znalazł też czas, żeby na żywo obejrzeć mecz Premier League. Czyżby szykowała się zaskakująca zmiana profesji i transfer do Arsenalu? Teraz przenosimy się za piłkarskie kulisy walki o Mistrzostwo Hiszpanii, a tam Ronaldo i najpiękniejsza kobieta świata. Julia Roberts spotkała się z zawodnikami Realu Madryt. Później odwiedziła też ich rywali z FC Barcelony, a zdjęciem z aktorką pochwalił się sam Leo Messi. Mimo to gwiazdor Realu nie powinien być zazdrosny. Piękna Julia przyznała, że jest wielką fanką talentu Cristiano. Teraz czas na najlepsze memy ostatnich dni, a wśród nich zawiedzione nadzieje fanów Manchesteru. Wielkiego widowiska na Etihad nie było. Zaniepokojona Shakira i czułości jej męża na boisku. W dzisiejszej dogrywce aniołki Victoria's Secret w sportowej sesji zdjęciowej. Jasmine Tux i Josephine Scriver w strojach do fitnessu pozowały na plaży w Miami. Obie modelki w przeszłości sporo trenowały. Jasmine przez 10 lat uprawiała gimnastykę, a Josephine marzyła o piłkarskiej karierze, biegając po boiskach do futbolu. Czy piękne aniołki są w stanie zachęcić Was do sportowej aktywności? To już wszystko w dzisiejszej trzeciej połowie. Klaudia Kamieniarz, dziękuję i do zobaczenia.